Żegluj więc, jeśli chcesz, morza szum, niech tajnie się z wiatrem cię. Morza szum, mewy krzyk, niech wyznaczą to niebo. Rzeczy weź, pod niej żagiel, może płyn. Żegluj więc, żeglarzu, żegluj więc, jeśli chcesz, morza szum, niech tajnie się z wiatrem cię. Morza szum, mewy krzyk, niech wyznaczą to niebo. Rzeczy weź, pod niej żagiel, może płyn. Więc jeśli chcesz, jeśli chcesz. Szegnisz świt, wodna toń, letnia mgła, piękna dłoń, ukochany, co zawsze macha mi. Trudny dzień, tysiąc mil, ile nocy i dni poza domem spędziłem, mówię ci. Żegluj więc, żeglarzu, żegluj więc, jeśli chcesz. Morza szum, niechaj niesie z wiatrem cię. Morza szum, mewy krzyk, niech wyznaczą tobie rytm. Rzeczy weź, pod niej żagiel, może płyn. Żegluj więc, jeśli chcesz. Żegluj więc, jeśli chcesz. Żegluj więc, jeśli chcesz. Jeśli chcesz. Żegluj więc, jeśli chcesz. Ale wiedz, dobrze wiedz, że żeglarstwo to trudna sztuka jest. W żaglach mieć dobry wiatr i załogę to znak, że dopłyniesz szczęśliwie tak jak ja. Żegluj więc, żeglarzu, żegluj więc, jeśli chcesz. Morza szum, niechaj niesie z wiatrem cię. Morza szum, mewy krzyk, niech wyznaczą tobie rytm. Rzeczy weź, pod niej żagiel, może płyn. Żegluj więc, żeglarzu, żegluj więc, jeśli chcesz. Morza szum, niechaj niesie z wiatrem cię. Morza szum, mewy krzyk, niech wyznaczą tobie rytm. Jeśli chcesz tej przygody zaznać chwil. Jeśli chcesz tej przygody zaznać chwil. Jeśli chcesz tej przygody zaznać chwil. Naszą przygodę rozpoczynamy w Koninie. Rzeka Warta, której źródła znajdują się na wyżynie krakowsko-częstochowskiej, na odcinku od Konina aż do swojego ujścia w Kostrzynie nad Odrą, jest klasyfikowana jako śródlądowa droga wodna. W Santoku łączy się ona z Notecią, siódmą pod względem długości rzeką w Polsce. Droga wodna obejmująca odcinek Warty z Kostrzyna do Santoka oraz duży fragment Noteci od Santoka do połączenia z kanałem bydgoskim jest częścią europejskiej drogi wodnej oznaczonej numerem E70, która stanowi połączenie wodne między Odrą, płynącą na zachodniej granicy Polski, a Wisłą, biegnącą w stronę Zatoki Gdańskiej. W Koninie Warta łączy się z kanałem Ślesińskim, z którego można płynąć dalej przez naturalnie połączone ze sobą jeziora oraz kanał Warta-Gopło. Po przepłynięciu całej długości jeziora Gopło, szlak wodny znowu łączy się z kanałem Noteckim i Górnonoteckim. Jednym słowem, nie zmieniając kierunku, można wrócić do miejsca, z którego się wyruszało. Taki układ dróg wodnych był inspiracją do utworzenia szlaku nazywanego Wielką Pętlą Wielkopolski. Jest to obecnie najdłuższy znakowany szlak turystyki wodnej w Polsce, liczący 688 km. Znajduje się na terenie trzech województw: wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego. Dla początkujących wodniaków najlepszym odcinkiem do stawiania pierwszych kroków w wyprawach jest fragment Konin-Kruszwica. Wody tutaj nie zabraknie, a dobrze oznakowany szlak i jeziora o stosunkowo dużych głębokościach pozwalają nie martwić się o zarysowanie kadłuba czy uszkodzenie śruby. Zapraszamy na pierwszą część naszej relacji z rejsu Konin, Ślesin, Połajewo, Kruszwica, Inowrocław, który odbyliśmy w drugiej połowie lipca 2022 roku. Cześć! Jesteśmy nad jeziorem Pątnów w Marinie Gai. Pątnów to dzielnica Konina, położona około 9 km od jego centrum. Rozciąga się nad groblą, która oddziela dwa jeziora. Tutaj wokół Mariny
mamy wody jeziora Pątnowskiego, tam po lewej stronie za Groblą jest jezioro Gosławskie. Niestety pomiędzy tymi jeziorami przepłynąć nie można, ponieważ właśnie owa Grobla oddziela te jeziora. Jest tam droga i linia kolejowa. No i tutaj jeziorem Pątnowskim ruszymy w kierunku Kruszwicy. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam fragment Wielkiej Pętli Wielkopolskiej. Cała Wielka Pętla Wielkopolski może wydawać się niezbyt dobra dla początkujących wodniaków, gdyż szczególnie na Warcie i na Noteci występują małe głębokości tranzytowe, szczególnie w miesiącach letnich, w lipcu, w sierpniu, czasami mniej niż 40-50 cm, w związku z tym są fragmenty, gdzie ciężko jest przepłynąć. Natomiast tutaj ten właśnie odcinek z Konina do Kruszwicy jest bardzo fajnie, naturalnie przystosowany, ponieważ jest to ciąg naturalnie połączonych ze sobą jezior. Zaczynamy na jeziorze Pątnowskim, następnie mamy jezioro Mikorzyńskie, zwane też jeziorem Wąsowsko-Mikorzyńskim, no i potem jezioro Ślesińskie. Postaramy się dzisiaj dopłynąć właśnie do Ślesina. Mamy 18 lipca 2022 roku, jest po godzinie 17 i za chwilę wyruszamy. Gdzie płyniemy dzisiaj? Do Ślesina! Świetnie. Mamy 4 osoby załogi i nale, czyli w zasadzie 5. No i cóż, zapraszamy na rejs. Więc jeśli chcesz, możesz niechaj się zgadzać. Może szumę wykrzyk, niech wyznaczył tobie rytm. Rzeczy weź podlij żagiel, może płyń. Żegluj więc, żeglarzu, żegluj więc, jeśli chcesz. Może szumę, niech kręci się zbytkiem cię. Może szumę wykrzyk, niech wyznaczył tobie rytm. Rzeczy weź podlij żagiel, może płyń. Tym sposobem opuszczamy Marina Gaj i płyniemy sobie jeziorem Pątnowskim. W tej chwili wypływamy ze skraju jeziora, czyli coś tutaj. Zbliżamy się do pierwszej zielonej boi, czyli tej, którą tutaj widać. I mamy ją właśnie przed sobą, jak się tutaj widzicie. To jest ta zielona boja, płyniemy sobie. Po prawej stronie jest taka wyspa, która jest nieoznaczona na mapie. Także to też można jako punkt orientacyjny sobie uznać. Po prawej stronie wyspy nie można przepływać, gdyż tam są pozostałości grobli, które są oznaczone żółtymi bojami, więc tamtędy nie należy pływać. Jesteśmy mniej więcej w połowie jeziora Pątnowskiego. No i tak jak widać na mapie, tutaj trzeba uważać na zaznaczone tymi bojkami odosobnione niebezpieczeństwo. Są to bojki zielone z białym, paskowane na górze, mają zielony stożek, więc trzeba się raczej blisko prawego brzegu jeziora trzymać. Tutaj można sobie jako punkt wyznaczyć te domki, które tutaj są. Tutaj głębokości są całkiem ok, około 2 metrów. No i pokazuję tutaj wspomniane właśnie bojki odosobnionego niebezpieczeństwa, które są blisko brzegu po tej stronie, a my płyniemy sobie, minęliśmy już tutaj ciąg tych domków, które widać, i płyniemy sobie, za chwilę będziemy przy bojach na wysokości wlotu kanału Ślesińskiego, który z tego jeziora prowadzi do rzeki Warty. Za chwilę pokażę ten kanał, a my będziemy płynąć w przeciwnym kierunku, czyli nie w stronę Warty, a w stronę Noteci, najpierw, tak jak mówiłem, połączonymi jeziorami, a potem kanałem Warta-Gopło, i wpłyniemy na jezioro Gopło, płynąc w stronę Kruszwicy. Mijamy teraz czerwoną boję po prawej stronie, płynąc w stronę Kruszwicy. Właśnie tak będą ustawione boje, czyli lewą stronę naszego szlaku będzie oznaczać boja zielona,
a prawą boja czerwona. No i tutaj doskonale widać już wejście do kanału Ślesińskiego, w którym po pokonaniu dwóch śluz można dopłynąć do rzeki Warty. Najpierw mamy śluzę Pątnów i kolejna śluza Morzysław. Wtedy wypływa się na rzekę Wartę właśnie w centrum Konina. A my teraz kierujemy się, tak jak mówiłem, w przeciwną stronę, czyli nie na kanał Ślesiński, a na połączenie jeziora Pątnowskiego z jeziorem Mikorzyńskim. Ustawiliśmy się już we właściwym kierunku. Teraz kanał Ślesiński wpadający do Warty mamy centralnie za sobą, a przed sobą mamy dalszą część jeziora Pątnowskiego, która poprowadzi nas do mostu, pod którym przepłyniemy na kolejne jezioro, czyli jezioro Mikorzyńskie. Więc jeśli chcesz, ale wiedz, dobrze wiedz, że żeglarstwo to trudna sztuka jest. W żaglach mieć w dobrej wiatr i załogę to znak, że dopłyniesz szczęśliwie tak jak ja. Żegluj więc, żeglarzu, żegluj więc, jeśli chcesz. Morza szum, niechaj niesie z wiatrem cię. Morza szum, mery krzyk, niech wyznaczył tobie rytm, jeśli chcesz tej przygody zaznać chwilę. Żegluj więc, żeglarzu, jeśli więc, jeśli chcesz. Morza szum, niechaj niesie z wiatrem cię. Morza szum, mery krzyk, niech wyznaczył tobie rytm, jeśli chcesz tej przygody zaznać chwilę. Jeśli chcesz tej przygody zaznać chwilę. Jeśli chcesz tej przygody zaznać. Przepłynięciu pod mostem mamy tutaj sugestie, żeby trzymać się po lewej stronie wyspy. Widać tam taką małą wysepkę z trzema drzewami bodajże. Jeszcze rok temu można było z dowolnej strony tą wyspę sobie opłynąć. W tej chwili już postawione oznakowanie sugeruje, żeby ją z lewej strony popłynąć, płynąc w stronę Uszwic. Tutaj pięknie ryby biorą. Na mapie wygląda to w ten sposób, czyli po płynięciu na jezioro Mikorzyńskie za mostem sugestia, żebyśmy trzymali się lewego brzegu. I tak jak właśnie mówiłem, wysepkę z lewej strony opływamy, no i na dalszej części jeziora po prawej stronie będzie wyznaczony właśnie w tym roku odcinek do pływania sportowego, czyli pływania w ślizgu i uprawiania sportu. Jezioro Mikorzyńskie
ogromne jezioro. Stosunek jego długości do szerokości to jest 10 do 1. Miejscami osiąga głębokość 36 metrów. Wielkie jezioro nazywano często Wąsowsko-Mikorzyńskim. No i właśnie wpłynęliśmy na to jezioro. Kierujemy się w stronę Ślesina. Jezioro ładnie tutaj zakręca. Minęliśmy wysepkę po lewej stronie. Opłynęliśmy ją po lewej stronie, a tam w oddali widać wieżę bazyliki w Licheniu. Najwyższą w tej chwili w Polsce wieżę kościelną. Echo sonda cały czas pokazuje głębokości powyżej 20 metrów, a więc tak jak mówiłem, jezioro bardzo głębokie, też bardzo długie i raczej wąskie. Po lewej stronie hotel Mikorzyń, pięknie położony nad brzegiem jeziora. No i płyniemy sobie dalej cały czas przez całą długość jeziora Mikorzyńskiego. Jesteśmy nadal na jeziorze Mikorzyńskim, chociaż w zasadzie już administracyjnie miasto Ślesin. Tutaj po prawej stronie ośrodek Delfin, Wake Park, można różne sporty uprawiać, co zresztą widać tutaj było przed chwilą. No i dosłownie za chwilkę jezioro Mikorzyńskie się kończy i płyniemy na jezioro Ślesińskie. No i zatrzymamy się na postój w Marinie Ślesin. Znów zostawiamy za sobą znaki odosobnionego niebezpieczeństwa, tym razem czerwone, białe paski. I tym sposobem, omijając oznaczone na mapie niebezpieczne miejsce, dopłynęliśmy do końca jeziora Mikorzyńskiego i wpływamy na jezioro Ślesińskie. Przepływamy pod drugim już dzisiaj mostem i pod tym mostem rozpoczyna się jezioro Ślesińskie. No i jesteśmy pod mostem, a za mostem od razu po prawej stronie piękna Marina Ślesin ze znakomitym zapleczem dla miłośników sportów wodnych i plażowania. Zobaczymy. No i spróbujemy tutaj się zatrzymować przy jednostce KOKO. Niepokój nami sugeruje, że udało nam się dobić do brzegu i trzeba wyjść i zobaczyć, co słychać na nowym lądzie. Kim jest Bosman Kuba? Bosman? Bosman to jest ktoś, kto jest odpowiedzialny za marinę i do kogo trzeba się zgłosić, jak się przypłynie i znajdzie się miejsce, i trzeba się zapytać, czy na tym miejscu możemy zostać na noc i uiścić opłatę za to, że zostajemy na noc. No i właśnie teraz to uczynimy, pójdziemy poszukać pana Bosmana. Może Nala się nada, żeby się zapytać. No, zobaczymy. Nala, jest? Chodź, idziemy. Umie pracować ze złota. Umie pracować. Drzwi zamknięte. Próbujemy zadzwonić na numer, chociaż telefon aktywny w godzinach pracy przystani, czyli może być już nieaktywny, ale próbujemy.
Pan busman po telefonie powiedział, że pracują tylko do 18, więc klucza do toalety nie dostaniemy, ale możemy się zatrzymać na miejscu, na którym stanęliśmy. Jutro rano się zgłosimy, zapłacimy za miejsce, a teraz jakoś musimy sobie poradzić. Marina Ślesin widziana z góry, a my udajemy się w stronę miasta. Żeby dojść do rynku w Ślesinie, należy z głównej drogi zejść w lewo i tą oto brukowaną uliczką dochodzi się do samego rynku w Ślesinie. A na rynku w Ślesinie ma dołączyć do naszej załogi Krystian, nasz przyjaciel, można powiedzieć wilk morski, ale także żołnierz, znakomity muzyk, fuzjonista. Zobaczymy, a Mala tutaj znajduje nowe znajomości w Ślecinie. Zwiedzamy. Już go widzę za drzewami. Wyłania się. Krystian Wurszt. Ahoj załogo. Cześć. 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 Siemanko. Macie pieska, cześć. Zapomniałem, że to zabi jest na stałe już. Z tablicy na rynku w Ślesinie dowiadujemy się, że wielką rolę w kształtowaniu zwyczajów oraz języka, w którym ślesińscy kupcy mówili, odegrał właśnie handel. I mamy tutaj gęś, która pluje na nas wodą. Za nią pomnik z handlarza, również z gęsią na rękach. A jako ciekawostka trzeba powiedzieć, że miasto, które tutaj na szyldzie odczytujemy jako Ślesino, miało także swój język. I tutaj przykłady różnych słów. My będziemy iść w stronę Syndzioła, ponieważ Syndzioł leży w zasadzie naprzeciwko Mariny. Mars albo Kinder Bueno, Ania. Może Marsa sobie weź? Nie. Ujęcie z zapleców i pomnik gęślarza. Na rynku w Ślesinie można również znaleźć sklep dla motorowodniaków, czyli sklep marynistyczno-żeglarski. Jakbyście potrzebowali jakichś części albo jakichś gadżetów żeglarskich, to tutaj dużo ciekawych rzeczy można znaleźć stacjonarnie. Idziemy w stronę mariny. Ale jest miejsca tą torbę, nawet wiem gdzie. To co już miałem, to tak już stwierdziłem, że już wezmę, się nie przepakowywałem, bo w razie czego lepiej mieć więcej. Wszystko jakby, wszystko jest dobrze. Więc jeśli chcesz, ale wiedz, dobrze wiedz, że żeglarstwo to trudna sztuka jest. W żaglach mieć dobry wiatr i załogę to znak, że dopłyniesz szczęśliwie tak jak ja. Żegluj więc, żeglarzu, żegluj więc, jeśli chcesz, morza szum, nie chwali się z wiatrem cię. Możesz... Witaj, nowy dniu. Wtorek, 19 lipca. Marina Ślesin. Na 8:35, o 10:00 jest śluzowanie na śluzie Gawrony. Będziemy płynąć w kierunku śluzy. Około godziny czasu powinno to nam zająć. Teraz odpływamy.
32 stopnie ma być dzisiaj. Ale na razie jest ok. Krystian za sterami. No i płyniemy na koniec jeziora Sesińskiego, żeby wpłynąć do kanału, który nas poprowadzi na jezioro Czarne i będziemy się śluzować na śluzie Gawrony. Staramy cały czas się płynąć wyznaczonym szlakiem, chociaż tutaj głębokości na jeziorze Sesińskim są raczej duże. Bardziej na to trzeba będzie uważać na jeziorze Gopło, ale mimo wszystko zawsze staramy się czerwoną boję zostawiać po prawej stronie, po swojej prawej stronie. I tutaj akurat widać znakomicie wodospad zrzutowy, który w tej chwili akurat nie wyrzuca wody, ale czasami można to zobaczyć. I stamtąd idzie kanał zrzutowy, który prowadzi do jeziora Licheńskiego. Pamiętamy, było widać bazylikę w Licheniu podczas płynięcia na początku jeziora Mikorzyńskiego. Jezioro Licheńskie właściwie równolegle biegnie do części jeziora Pątnowskiego i z jeziora Mikorzyńskiego również widać właśnie te obiekty, które są przy jeziorze Licheńskim położone. Natomiast na jezioro Licheńskie w tej chwili wpłynąć jednostkami motorowymi nie można, ponieważ jest tam stopień wodny, nie ma śluzy i trzeba by było przenosić na przykład kajak. A tutaj przy lewym brzegu maszt telekomunikacyjny radiowego centrum radiowo-telewizyjnego Konin Żółwieniec o wysokości 320 metrów. I już jesteśmy prawie przy końcu jeziora Sesińskiego i zaraz będziemy pływać na kanał. No i tutaj wejście do kanału. Po lewej stronie zabudowania. I to jest właśnie koniec jeziora. I po lewej stronie paskowany znak w kształcie rąbu, informujący nas o tym, że z dużego akwenu wpływamy właśnie do kanału. Prześwit 4,5 metra i za chwilkę będziemy na jeziorze Czarnym. Tutaj też nie dają w kierunku śluzy, tak jak my. Czarnym. Małe jeziorko z zalesionymi brzegami. Tutaj po prawej stronie powinien być znak kilometrażu. Śluza
na końcu jeziora przy śluzie tak zwany Avanport, czyli miejsce, gdzie można się zatrzymać, zacumować, również zanocować. Śluza Gawrony. Warto sprawdzić sobie czas pracy śluz, wpisując po prostu nazwę śluzy i hasło czas pracy. Bez problemu powinniśmy wyszukać aktualne informacje o godzinach śluzowania. Teraz jest to dwa razy dziennie o godzinie 10 i o 16 chyba 30. Przed nami na wprost wrota śluzy, po prawej stronie znak kilometrowy. Jesteśmy na 24 kilometrze szlaku. Po prawej stronie śluzy JAS. No i ogłoszenia, że można kupić miody, ponieważ pan śluzowy zajmuje się również pszczelarstwem. W oczekiwaniu na śluzę zażywamy nieco kąpieli. To znaczy, tylko niektórzy członkowie załogi. Otrzep się trochę. O tak. Inne jednostki w oczekiwaniu na śluzowanie też sobie dryfują. Nikt się nie przycumowuje. Za 20 minut otworzą śluzę. Muszę sobie pływać ile chcę. Ale to jest słodki piesek, słodki. Hej, ale to jest słodki piesek, który właśnie się sobie tu zamoczył. Właśnie tutaj czuję sobie pływać. Właśnie tak już może być. I wrota śluzy się otwierają. Na razie światło jest jeszcze czerwone. No i światło zmieniło się na zielone. Wpływamy do śluzy. No i jesteśmy w komorze śluzy. Razem z nami śluzuje się jeszcze jeden weekend 820. Tam z tyłu mała motorówka i łódź żaglowa Poznania, która była razem z nami w Marinie Ślesin na noc. No i czekamy, aż wrota się zamkną. Tutaj drabinki są dosyć od siebie oddalone, więc docelowo można próbować ustawić się na środku pokładu na wysokości drabinki i liną nabiegowo zaczepić się o stopień drabinki. Tutaj woda będzie opadać, śluzujemy się w dół, a więc poziom wody będzie się obniżać. No i wtedy musimy też odpowiednio korygować nasze nabiegowe zaczepienie się liną do stopni drabiny. No jak? Wszystko ok. No i zaczęło się. Jednostki w śluzie, wrota zamknięte. Jak widzimy, tutaj poziom wody wysoki, a tutaj za drugimi wrotami już woda zaczyna budować. No i stopniowo poziom wody w naszej śluzie, czyli w naszej wielkiej wannie, będzie się zmniejszyć. Pani kapitanowa, bawiona w śluzowaniu. Ala. I w miarę jak woda opada niżej, przekładamy nasze założone nabiegowo liny. Będzie.
Tutaj mamy sumę przednią, żeby nam dziób nie uciekał podczas śluzowania. No i tutaj z tyłu idąca suma krokowa. Też nabiegowo zmieniamy na coraz niższe stopnie. No i tu widać pięknie, jaka już różnica poziomów za nami. Mokre ściany, śluzy. Myślę, że niedługo już się będą otwierać wrota i wypłyniemy dalej w kierunku następnej śluzy. Śluzy Koszewo. Te dwie śluzy, Gawrony i Koszewo, to są śluzy skomunikowane. W związku z tym po wypłynięciu ze śluzy Gawrony płyniemy do śluzy Koszewo i od razu odbędzie się śluzowanie na następnej śluzie. No i wrota śluzy się otworzyły. Wypływamy. Przed nami jednostka z napędem elektrycznym. Dosyć sporo rzęsy tutaj już się zaczyna, ale to nie powinno niczym przeszkadzać. No i wypatrujemy następnej śluzy, czyli śluzy Koszewo. No i zbliżamy się do drugiej śluzy. Wypływają z niej właśnie jednostki, które się śluzowały o godzinie 10. Wrota otwarte, także możemy pływać. Śluza Koszewo. No. Ty nagrywasz teraz film na... Tak. Aha, to mogę tego powiedzieć? A co chcesz powiedzieć? Skoro stoi tak strasznie śmierdzi, to może trochę... Czym śmierdzi? Otwarte, wszyscy powoli wypływają. Przed nami jeszcze kawałek kanału. No i potem już jezioro Gopło, nazywane niegdyś Morzem Polaków. Podczas nudnego płynięcia na kanale możemy spojrzeć sobie na wnętrze Weekenda 820. Komfortowo 6 osób tutaj spokojnie może sobie spać. Przed nami niebieski most. No i to już znak, że w zasadzie kawałek za nim pływamy na jezioro Gopło. Cały czas głębokości oscylujące około 1,5 metra, czasami mniej. Thank you.
długo wyczekiwany znak. I wpływamy na jezioro Kopło. Tutaj na jeziorze warto szczególnie zwracać uwagę na boje z wyznaczonym szlakiem. Tak samo jak na wcześniejszym odcinku, również tutaj prawa strona płynąc od Ślesina do Kruszwicy oznaczona kolorem czerwonym, lewa strona kolorem zielonym. Poza wyznaczonym szlakiem zdarzają się mielizny, więc warto trzymać się blisko tego szlaku, żeby gdzieś tam niepotrzebnie się nie władować w jakieś płycizny. No i jesteśmy na jeziorze Kopło. Jesteśmy wszyscy gotowi. Daleko to jeszcze? Ja jestem osią, więc mówię, daleko jeszcze? Daleko jeszcze? Daleko jesteśmy nawet bardzo gotowi na to, żeby zatrzymać się na plaży. Więc spróbujemy to zrobić. Staje się po prawej stronie Połajewo. No i spróbujemy tutaj zacumować. No i jesteśmy w Połajewie na plaży. Jakichś specjalnie dobrych warunków do cumowania, ale jakoś trzeba sobie radzić. Mamy koło. Kolejne koło. Połajewo wita wszystkich gorąco. Można kupić sobie rzemieślnicze zapiekanki, lody, gofry. Są różne automaty. Dalej w tamtą stronę jest również bar, w którym można nawet pograć w bilarda. Dużo domków drewnianych. Bardzo fajna plaża. A jest dopiero południe. Więc dzień się tak naprawdę dopiero zaczyna. No i niedługo ruszamy dalszą drogę do Kruszwicy. Wychada piosenka dziecięcych wspomnień, jak płynie z piersi ojca do niebiańskich stref. Cały czas mamy problemy z muchami. Zmniejszyć obroty, żeby nie przy dużych obrotach, w razie czego. Tutaj.
Oh,